Trwają prace związane z modernizacją jednych z najstarszych ulic w Działdowie, Muńskiej i Wolności. Wkrótce będą to jedne z najpiękniejszych w mieście. A dlaczego? Tłumaczy burmistrz Grzegorz Mrowiński. Prace na ulicy Wolności, na ulicy Muńskiej są coraz bardziej zaawansowane. Wielu mieszkańców z zainteresowaniem przychodzi tutaj oglądać, co się dzieje, a jest co oglądać, ponieważ są to nietypowe roboty budowlane, dlatego że znajdujemy się w zabytkowej części miasta. Jest to stare miasto, które jest wpisane do rejestru zabytków jako miejsce, gdzie mamy nawarstwianie różnych kultur. W związku z powyższym nasz projekt zakłada otworzenie nawierzchni brukowej. Będzie to nawierzchnia wykonana z kostki granitowej. Podobnie będzie z chodnikami. Oczywiście również będzie stylizowane oświetlenie uliczne. Oczywiście oprócz tych wszystkich prac, które widzimy, wiele prac zostało wykonanych pod ziemią. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pana prezesa PGKM-u, pana Sławomira Przednego, został wymieniony cały wodociąg, ponieważ ten, który tutaj był, nie nadawał się już do użytkowania. Również została wymieniona sieć gazowa i została pobudowana od podstaw kanalizacja deszczowa. Ja chcę powiedzieć, że całe Stare Miasto nie ma kanalizacji deszczowej i tak naprawdę wszystkie wody opadowe, one naturalnie spływały na ulicę Strumykową, powodując zalewanie ulic i domów najniżej położonych. W ramach tej inwestycji również zostanie wyremontowany most na kanale Muńskim, który jest w opłakanym stanie. Część prac remontowych, tych, których nie widać od spodu, zostały wykonane już w poprzednich latach. Teraz zostanie wykonane wzmocnienie tego mostu. No i myślę, że będzie to jedna z najpiękniejszych ulic w naszym mieście, z pięknym widokiem za moimi plecami na zamek. Mam nadzieję, że będziemy tutaj się spotykać na spacerach. A chcę powiedzieć, że to jest tak naprawdę tylko kolejny etap rewitalizacji najstarszej części miasta. Myślę, że w przyszłości doczekamy się remontu kolejnych ulic. Modernizacja ulic Wolności i Muńskiej to nie tylko naprawa nawierzchni. Zaplanowany jest również remont mostu na kanale Muńskim, wymiana oświetlenia i stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych.